Był sekretarzem generalnym Platformy Obywatelskiej, jest szefem Stronnictwa Demokratycznego, Paweł Piskorski. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Czy wyrzucenie Kępy i Wassermana tak na pańską znajomość stosunków panujących w Platformie mogło odbyć się bez wiedzy i zgody Donalda Tuska? Tak, wydaje mi się, że mogło i że to jest raczej objaw słabych nerwów Grzegorza Schetyny w ostatnim czasie i jego próby dominacji nad klubem parlamentarnym. To raczej się stało na jego żądanie. Ale Grzegorz Schetyna też mówi, że nic nie wiedział, że Sekuet Consortes podjęli tę decyzję samodzielnie i autonomicznie. No to zobaczymy w takim razie, kto będzie za tą niemądrą dla Platformy decyzję ukarany, bo to było naprawdę z ich punktu widzenia wyjątkowy strzał do własnej bramki. Jak pan zna Mirosława Sekułę, on mógł podjąć taką decyzję samodzielnie? Nie wierzę w to. Bo? Bo Mirosław Sekuła jest osobą, która tego rodzaju rzeczy, wydaje mi się, zawsze konsultował i konsultować będzie. Ale po co Grzegorz Schetyna miałby się tak mścić, rozprawiać z Kępą i Wassermanem? To nie są jacyś bardzo znaczący, z całym szacunkiem dla nich, przeciwnicy w komisji śledczej. Wokół tej komisji toczy się w tej chwili bój, czy ona coś wyjaśni, czy nic nie wyjaśni. I wydaje mi się, że wszystkie kroki, typu bardzo krótki termin jej pracy, skład tej komisji, pokazują, że Platforma chce tą komisję zabić. I to było jeden z elementów zabijania tej komisji. Zabicie się nie udało, bo naród dość solidarnie odpowiedział się za Kępą za was i Wassermanem. Uważa pan, że w tej sytuacji zakończy się to wszystko polubownie, oni wrócą do komisji? Pierwszy raz odnajduję się w takiej dziwnej sytuacji w sprawie pani Kępy i pana Wassermana, że wydawało mi się, że znaczy to nie są politycy z mojej bajki, a rzeczywiście mogłem się solidaryzować z nimi, bo byli niesłusznie usunięci z tej komisji. Nie wiem, czy wrócą, nie wiem, ale to będzie zależało, czy Platforma będzie w stanie się wzbić ponad swoją obawę o to, czym się zakończy praca komisji. Nie wie pan, czy wrócą, a wie pan i wierzy pan rzeczywiście, że to podłe knowania Platformy doprowadziły do antypiskorskiego buntu w SD? Miałem takie sygnały, ale nie potrafię żadnego dowodu przytoczyć, w związku Państwo z czym nie wierzę. Pracownicy bardzo znajmująco mówili, że już było obiecane 3 miejsca na listach, stanowisko wiceministra. Przesadzili, tak? Dochodziły tego rodzaju sygnały, ale ponieważ ja nie mam żadnego potwierdzenia tego, więc ja w to nie wierzę, dopóki nie mam potwierdzenia. A sygnały dochodziły, że kto buntuje i kto judzi i podjudza. Jest oczywiste, że Platformie Obywatelskiej zależało na tym, żeby Stronnictwo Demokratyczne nie mogło rozwinąć skrzydeł, żeby Andrzej Olechowski nie wystartował i żeby się nic nie działo. A przypańska partia ma 1%. Kto oczywiście, by się partii z okrągłym 1% poparcia? A to niech pan pogada z politykami Platformy i pan zobaczy, kto się boi stronnictwa no to kto i naszych działań. Jakieś nazwisko padnie? Nie, jeszcze raz to powiem. To znaczy, nie mam żadnego dowodu, w związku z czym dopóki nie mam, twierdzę, że tak nie było. Udało się panu utrzymać władzę, to przesądza o starcie Andrzeja Olechowskiego w wyborach? To jest pytanie do Andrzeja Olechowskiego. Liczę na to, że w ciągu najbliższego tygodnia poznamy jego decyzję. Ja bym bardzo chciał, żeby to była decyzja pozytywna. To jest decyzja Andrzeja Olechowskiego. Ale więc rozmawia pan tak, z nim. Tak, przed świętami będzie ta decyzja. I jaka to będzie decyzja? No i co jeszcze? Wie po prostu. Jako szczery polityk zapewne zechce się pan podzielić ze słuchaczami. Wielokrotnie rozmawiam z Andrzejem Olechowskim. Wiem, że to jest trudna decyzja i wyłącznie do niego należąca, więc nikt tej decyzji nie powinien uprzedzać. A dziś prawdopodobieństwo swego startu oceniłby pan na? Wyższe niż niższe. A wyższe niż jeszcze miesiąc temu? Tak, zdecydowanie, tak. Bo Aleksander Kwaśniewski, bo jest jakaś propozycja współpracy z SLD. O co w tym wszystkim chodzi? Propozycja Aleksandra Kwaśniewskiego moim zdaniem jest pokazuje szaleną dalekowzroczność Aleksandra Kwaśniewskiego. Mianowicie to jest pytanie takie, czy kandydaci poza Lechem Kaczyńskim i Donaldem Tuskiem muszą koniecznie się zewrzeć w tych wyborach. Ta propozycja, jak ją rozumiem, brzmi tak. Pokażmy, żeby w ciągu najbliższych miesięcy, kto jest najlepszy z tego peletonu. I na tego przerzućmy głosy. I uważam, że to jest bardzo w porządku. I kiedy to przerzucanie głosów miałoby się odbyć? Na miesiąc przed wyborami, na tydzień przed wyborami, czy na pół roku przed wyborami? To nie jest objęte żadną negocjacją. To jest propozycja Aleksandra Kwaśniewskiego, którą uważam za bardzo mądrą. Kwaśniewski proponuje tak. Niech Olechowski i Szmajdziński rozpoczną kampanię. Zobaczymy, jakie będą sondaże. I ten, będzie gorszy, zrezygnuje na rzecz tego, który będzie lepszy. Wydaje mi się, że tak ja rozumiem tą propozycję. Pan z nim rozmawiał, no to rozumiem, że jak politycy rozmawiają, to się jakoś są w stanie porozumieć. Też taką mam nadzieję i tak rozumiem tę propozycję i mam nadzieję na to, że ona zostanie również przyjęta przez polityków SLD. I SLD poparłoby liberała Olechowskiego? Wierzy pan w to? Nie wystawiło własnego kandydata? Trzecia siła polityczna w kraju? To jest duży sprawdzian wyobraźni, ale co przyjdzie SLD z sromotnej przegranej, jeśli by ona nastąpiła, bo ja nie mówię, że tak na pewno będzie, ale jeśli by była porażka, no to politycy SLD muszą sobie odpowiedzieć na pytanie, czy lepiej
lepiej porażka, czy lepiej wspólny kandydat, który otwiera scenę polityczną? Bo zgodzi się chyba pan z tym, że jak Platforma i PiS podzielą scenę polityczną, to i dla SLD, i dla innych sił nie ma miejsca. To oczyma wyobraźni i w marzeniach już widzi pan sytuację, w której Andrzej Olechowski dostaje 10-20% w wyborach, po czym tworzy wspólny ruch na bazie ISD, i SLD, i Partii Demokratycznej? Nie, wspólny ruch nie, ale wyobrażam sobie taką sytuację, która miała precedensy w Europie, to znaczy, gdzie liberalni demokraci i socjalni demokraci się porozumiewali w związku z tym, że scena polityczna była zdominowana przez takie partie albo narodowe, albo konserwatywne. Tak było chociażby we Włoszech. I nie brzydzilibyście się poparciem SLD? Poparciem dla Andrzeja Olechowskiego z całą pewnością nie. Absolutnie nie. Jeśli ludzie, którzy chcą głosować na SLD, gotowi byliby głosować na Andrzeja Olechowskiego, tutaj nie ma mowy o obrzydliwości. Bo jest jeszcze drugi wariant, że jednak Olechowski ma gorsze sondaże i pan musi popierać Szmajdzińskiego. No, jeśli się powie A, to trzeba, to pod uwagę. Jeśli się powie A, to trzeba powiedzieć B. Jest pytanie, czy jesteśmy w stanie wytworzyć kandydata, znaczy taką sytuację, w której ci pozostali kandydaci nie rywalizują ze sobą, tylko rywalizują z prawdziwymi przeciwnikami. No, wiem, że pan jest gotów poprzeć Szmajdzińskiego. Czemu nie? Jeśli by była taka sytuacja, że takie porozumienie jest zawarte, to uważam, że warto to porozumienie zawrzeć. I szef NZS-u z 89 roku poparłby szefa NZS-MP z 89 roku. Prawda? Jaki paradoks? Żart historii. Żart, tak. No tak, ale na szczęście dzięki NZS-owi, w którym pan, panie redaktorze, też był i był bardzo dzielnym jego działaczem, odzyskaliśmy, między innymi dzięki NZS-owi, dzięki wielu wspaniałym ludziom, odzyskaliśmy niepodległość. I dzisiaj możemy powiedzieć, po 20 paru latach od tego momentu, możemy powiedzieć, że ten podział już nie jest tak kluczowy dla ja nas. Ja dzielnym nie byłem, bo ja przystąpiłem w 89, bo dopiero wtedy mogłem zdawać na studia z racji wieku. Paweł Piskorski, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, miłego dnia.